Witam serdecznie na moim kanale oraz na nowej serii filmów Górnośląskie Trasy Rowerowe. Dzisiaj jedziemy z Panewnik do Centrum Przesiadkowego na Brynowie. Oczywiście Panewniki i Brynów to są dzielnice Katowic. Skąd Górnośląskie Trasy Rowerowe, a nie na przykład Katowickie Trasy Rowerowe albo Katowickie Drogi Rowerowe? No stąd, ponieważ same Katowice nie mają aż tak bardzo dużo tych, nazwijmy to, ścieżek czy też dróg rowerowych. Będziemy też się poruszać po miastach ościennych typu Chorzów, Siemianowice, które generalnie łączą się właśnie z Katowicami przy pomocy takich dróg rowerowych. Są oczywiście pasy ruchu dla rowerów, są drogi dla rowerów, są ciągi pieszo-rowerowe. Powiedzmy, że użyjmy tutaj sformułowania drogi rowerowe tak totalnie dla uproszczenia. No i tu jedziemy właśnie z Panewnik. Jest taka droga rowerowa wzdłuż chodnika. No jest to faktycznie ciąg pieszo-rowerowy. No przy czym ta droga rowerowa tutaj jest wyraźnie wydzielona od chodnika, co jest no tak naprawdę na plus w tym miejscu. Podczas tych filmów będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda taki przejazd, jak wyglądają okolice. Będę starał się też troszeczkę coś tutaj więcej powiedzieć, co gdzieś się znajduje, obok czego przyjeżdżamy, co mijamy. Tu na przykład widzieliście też właśnie Metro Rower, czyli te stacje takie rowerowe, gdzie można rower sobie wypożyczyć i po prostu po okolicach pojeździć. I tu widać było, że droga rowerowa się skończyła i przechodzimy, że tak powiem, na jezdnię. Cała trasa rowerowa od Panewnik do Brynowa ma około 8,7 km. Tutaj warto zauważyć, że na tym odcinku jest ograniczenie prędkości dla samochodów, które bywa do 40, a nawet do 30 km na godzinę. To jest ulica Panewnicka, która no, nie cieszy się jakimś małym może ruchem, ale wydaje mi się, że zamontowane progi zwalniające oraz ograniczenie prędkości pozwala na zwiększenie tutaj tego bezpieczeństwa dla rowerzystów. Tu oczywiście skręciliśmy sobie w prawo, można było jechać proste w stronę Ligoty, ale tutaj skręciliśmy sobie w prawo, jedziemy takim skrótem. Oczywiście pod każdym filmem też będzie link do komuta, do trasy, do GPX-a, którego będziecie mogli sobie ściągnąć, zobaczyć, którędy ta droga prowadzi. No i tutaj ten skrót pozwala nam ominąć kawałek jazdy ulicą. Jeżeli będziecie chcieli sobie spokojniej pojechać, minimalizować ten ruch uliczny, to tędy można. I tu po prawej widzicie akademiki, które należą do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. I w pobliżu też oczywiście jest też Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, jak i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. A tu dojeżdżając do końca tej alejki, na wprost, jak widzicie, to jest też kolejny szpital, tak zwany szpital kolejowy. Podczas tych filmów będę właśnie starał się maksymalnie wykorzystać wszelkie drogi rowerowe, żeby właśnie Wam pokazać, jak można tutaj po Katowicach i okolicach się po tych drogach rowerowych przemieszczać. Nie są one idealne, nie są one jakoś, że tak powiem, spójne pomiędzy dzielnicami, rejonami. W różnych okresach były budowane, w różnoraki sposób zaprojektowane. No niestety brak tego standardu, który powoduje, że jeździmy raz po lewej, raz po prawej. Raz jest asfalt, raz jest kostka brukowa. Tutaj sobie skręcimy w ulicę Śląską. To jest taki, powiedzmy, mały przerywnik, o którym warto wspomnieć. I tą ulicą Śląską do końca dojedziecie do Lasów Panewnickich, gdzie już oczywiście zaczyna się no, ścieżka taka gruntowa, leśna, gdzie można przejechać sobie rowerem trekkingowym, górskim, no czy też gravelowym, no, generalnie innym niż szosowym. I tu oczywiście też mamy znowu stację po prawej stronie, stację właśnie Metro Roweru. I tutaj wracając powrotem jest właśnie restauracja Panorama Club. I to Wam chciałem właśnie pokazać. Miejsce, które jest bardzo często uczęszczane przez ludzi, którzy w okolicy tutaj spacerują, jeżdżą na rowery. Gdzieś tam lubią się zatrzymać, żeby zjeść coś dobrego albo napić czegoś dobrego. I właśnie ta restauracja tutaj jest gorąco polecana. I teraz jadąc właśnie tam ulicą tą Panewnicką, gdzie skręciliśmy w prawo,
No tak jak mówiłem, można by pojechać prosto ulicą i dojechać do Ligoty. Natomiast tutaj taki właśnie objąłem skrót, żeby właśnie wam pokazać, jak można objechać troszeczkę jakby poza takim głównym ruchem ulicznym. Oczywiście zobaczycie sobie na mapie, jak to wygląda i którędy można alternatywnie pojechać. Ja wybrałem taką drogę, możecie oczywiście pojechać inaczej. Po to właśnie jest link do komuta, do tej mapy, gdzie możecie sobie właśnie wszystko zobaczyć. I tutaj takimi skrótami przez właśnie Ligotę sobie jedziemy pomiędzy osiedlami, domami. Ulice są spokojne. No i tu dojeżdżamy właśnie do świateł, gdzie po drugiej stronie właśnie będziemy się włączać do drogi rowerowej. Tutaj jak widzicie, o, po lewej stronie jest taki łącznik, także w sumie na tym skrzyżowaniu powinniśmy skręcić w lewo i dopiero wjechać tutaj na tą drogę dla rowerów. Ja tego nie zauważyłem z poziomu skrzyżowania, więc po prostu pojechałem prosto i skręciłem trochę nielegalnie. No cóż, nie było żadnego oznakowania. Pierwszy raz w sumie wykonywałem taki manewr w tym miejscu, więc nie wiedziałem. Także jak widzicie, jak na razie tej drogi rowerowej trochę tutaj jest, no powstała ona w ostatnich tam paru latach, więc to jest powiedzmy w miarę nowe, w miarę świeże, że tak powiem. Nie zawsze te drogi muszą być, że tak powiem, dobre, idealne, czy prowadzące nas tam, gdzie byśmy chcieli. No tutaj się właśnie ta droga chyba kończy po prostu przy dworcu kolejowym na Ligocie i dalej nie wiemy, co dalej, tak? I gdzie jechać, nie żadnego oznakowania, żadnego znaku, że jest koniec drogi rowerowej, nic, kompletnie nic. Także tutaj po prostu pojechałem sobie tak, jak widzieliście. I tutaj znowu można wyjechać na kolejną drogę rowerową, która prowadzi tutaj od tyłu do galerii handlowej Libero. I tu właśnie dojeżdżamy sobie do galerii Libero. Mamy rondo, mamy te przejazdy dla rowerów. Jak widzicie, ruch uliczny dzisiaj jest bardzo mały. Dzisiaj to znaczy po prostu święta wielkanocne, bodajże to była niedziela. I tu właśnie już mijamy po lewej stronie Libero. Wjeżdżamy w taki tunel. Wyjeżdżamy do góry. I jesteśmy właśnie tutaj już na pograniczu Ligoty Ochojca. I jak widzicie, cały czas jest ta droga dla rowerów. Są światła, są przejazdy dla rowerów. Ten odcinek jest, że tak powiem, no całkiem można by powiedzieć długi, jak na katowickie warunki. I tu dojeżdżamy właśnie do wielopoziomowego parkingu, który przylega zaraz do centrum przesiadkowego właśnie na Brynowie. I tutaj mamy serię świateł. Niestety one wszystkie nie są ze sobą synchronizowane. I tutaj mamy centrum przesiadkowe na Brynowie, właśnie do którego dojeżdżamy. Jak widzicie, po prawej stronie znowu metro rower, także już kilka tych metro rowerów było widać. Tak więc dziękuję za Waszą uwagę i do następnych.